Wszystkim mamy dzisiaj środę, 17 lipca. Zapraszam na kolejnym odcinku na kanale Moja Irlandia. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mieliście dobry tydzień. No, trochę rzeczy się tutaj przez ten ostatni tydzień się wydarzyło. Byliśmy w finał Euro. Oczywiście kilka spraw dotyczących drugiej półkuli, czyli sprawy związane z zamachem Trumpa. No i właśnie chciałbym poświęcić praktycznie cały ten odcinek. Wiem, że wszyscy już praktycznie oglądali te rzeczy, które miały miejsce właśnie w sobotę, no ale chciałbym tu pokazać z innej perspektywy, z bardziej duchowej, jeżeli mogę tak to nazwać, odnośnie biblijnej sytuacji, bo naprawdę to, co tutaj teraz się dzieje w mediach społecznościowych, no jest wysyp wszelakich spekulacji, wysyp wszelakich teorii spiskowych, głównie ludzi opętanych jakimiś wyliczeniami, kosmologią, numerologią, horoskopami, Simpsonami i jakimiś innymi dziadostwami. No i to nijak się ma do faktów. No, nie będę po prostu tego tematu poruszał. Ostatni odcinek Sławka z Kanady, tutaj Kamikadze, przedstawia, jak działają ci idioci. No, były tutaj przypadki, że to było wszystko zaplanowane. Miał mini ładunek wybuchowy przyklejony do ciała, czy tam do ucha, i ucho mu tam zakrwawiło. No ogólnie mają odloty niesamowite ci ludzie, ale cóż, nic na to nie poradzimy, że Bóg nie dał rozumu takim ludziom, więc nie polecam słuchania takich kretynów. Czekam jeszcze na kilka informacji dotyczących tutaj brata Andrzeja Kwaśniewskiego, który będzie na pewno odnosił się do tych wydarzeń, pewnie wymyśli jakąś fajną, ciekawą bajeczkę. No i ten koleś, obserwator końca, ten on zawsze ma jakieś odloty, więc mam nadzieję, że coś tutaj komicznego wymyśli. Także tak, zacznijmy może tutaj od paru filmików. No, ten odcinek będzie na początek. Pokażę wam, w tym odcinku na początek pokażę wam tutaj pewną nowy filmik wyszedł, to są nie 15 godzin temu, to jeszcze jest świeżynka, już ma ponad 2 miliony wyświetleń, także chciałbym wam tutaj go wrzucić, to jest 6 minut, jest przetłumaczony, bo tutaj mam taką aplikację, możecie sobie ją ściągnąć, możecie w rozszerzeniach w Google możecie sobie tam zainstalować i on będzie wam tłumaczył automatycznie na język polski, nawet jeżeli nie ma napisów, także bardzo fajna sprawa. Także jedziemy i będziemy powoli tutaj omawiać. It's the 13th of July in Butler, Pennsylvania. Former US President Donald Trump speaks at a rally. It's only days until he plans to accept the official Republican nomination. He is just minutes into his speech when shots are fired. Take a look at what happened. Trump got hit, but survived. Someone tried to assassinate him in broad daylight. Here is how it unfolded. By the time this video is published, new details might have emerged. It's a hot, sweltering early evening as tens of thousands gather here to see Trump. Pennsylvania is one of six vital swing states that will help secure the win in the next presidential election. Butler skews heavily Republican,
and it is a blue-collar town. This is a big crowd. This is a big, big, beautiful crowd. He is surrounded by supporters. Most are sitting or standing in front of the stage. Some sit on the bleachers, center, left, and right. Trump support staff and security, including Secret Service agents, are right at the stage. Behind him are three large buildings. On the roof of the building on the far left and on the far right are Secret Service snipers. They are constantly scanning the surroundings, looking for threats. They can be seen in this video filmed by a crowd member. Hello, Butler, and hello to Pennsylvania. I'm thrilled to be back. Trump begins with his speech. Things seem normal. He turns to the right and points at a chart showing statistics on border crossings. At the same time, several people in the crowd notice a man with a gun on the roof of a building close by. He's got a gun! It's too late. Take a look what happened. All of a sudden, bullets start flying. One even gets captured on camera. Another building, about 400 feet or 120 meters north of the stage. The shots are coming from here, on the roof. The gunman is 20-year-old Thomas Matthew Crooks. He is armed with an AR-15 semi-automatic rifle. The gun was legally purchased by his father. First, he apparently fires a round of three shots. Take a look at what happened. Trump reaches up with his hand. The first bullet pierces the upper part of his right ear. He will later say that turning over to the right at that exact moment prevented the bullet from hitting him right in the head. He ducks down behind the podium, and within 3 to 4 seconds after the first shot, Secret Service agents swarm the former president and shield him with their bodies. Crooks opens fire again, immediately, with 5 more shots. Right before the first shot by Crooks, one of the snipers on the left roof behind Trump seems to detect the gunman and prepares to return fire. Take a look at what happened. Some outlets report that these snipers killed Crooks, while the Secret Service confirmed its personnel neutralized the shooter. We could not corroborate that it was in fact these specific agents. The gunman also hit spectators on the bleachers. One man died, 50-year-old Corey Comprador. Two others were critically injured. With Trump's microphone still on, we can hear the tense exchanges among the agents. About 42 seconds after Crooks opened fire, they confirm the shooter is down. Are we good? Shooter's down. Are we good to move? We're clear. We're clear. We're clear. We're clear. They prepare to escort him to an armored vehicle. Come on, sir. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. Sir, we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay. My shoes down. Watch out. Wait. In about 75 seconds after ducking to the ground, Trump raises his fist. He is mouthing the words, fight, fight, fight. The resulting photos immediately travel around the entire world. The crowd starts to chant for the former president as he leaves the stage, bleeding. Trump is then rushed to a hospital. Later that night, he is flown to New Jersey. He appears to be well. There are a lot of questions we don't have an answer to right now. Why were the forces unable to prevent the attack? Analysis on X suggests that at least the snipers on the roof behind Trump were likely scouting for dangers further away, with this rooftop possibly falling into the responsibility of other law enforcement agents. We were unable to corroborate that. Why couldn't armed men climb up on this building? What was Crooks' motive? The gunman had no criminal history in Pennsylvania's public court records. The New York Times found a voter registration record for Crooks. It shows that he was registered as a Republican. They also found that he donated $15 to a liberal voter turnout group through a Democratic donation platform in 2021. He was a kitchen worker and had a membership at a local shooting club. The FBI found suspicious devices in both his car and home. They are being evaluated by the agency at the time of this recording. The investigation is ongoing, and new information is being published by the minute. President Biden and various leaders around the world condemn the attack and political violence at large. The picture of Trump, bloodied but defiant, with a raised fist in front of the American flag, will surely become a powerful symbol in his re-election campaign.
No, także zobaczyliście sobie filmik tutaj. Tak, dla mnie Trump już wygrał wybory, bo to zdjęcie właśnie, jak on to ręce trzyma w geście triumfu na tle flagi amerykańskiej, już jest praktycznie legendarne. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, kiedy Biden zostaje postrzelony. Przecież oni by tam dwa dni go wyciągali spod tego. Jeszcze by się spierdział tam namiętowo. No ogólnie uważam, że Trump przez ten właśnie tutaj zamach wygrał. 99% ludzi będzie za nim. No i co tu jeszcze mogę dodać? No większość ludzi już tutaj powiedziała te swoje wywody odnośnie tutaj tej sytuacji. No jeszcze znalazłem tutaj taki jeden, przetłumaczyłem sobie, to jest AP News, to jest w związku z próbą zamachu na Trumpa, śledczy szukają wskazówek dotyczących motywu. Ja tutaj znalazłem, to wszystko było w tym filmiku, ale jedna ciekawa sprawa, zaraz wam przeczytam. Kilku uczestników wiecu zgłosiło lokalnym funkcjonariuszom, że Crux zachowywał się podejrzanie i krążył w pobliżu magnetometrów, nie wiem co to jest nawet. Według funkcjonariusza organów ścigania, który mówi pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie byli upoważnieni do omawiania śledztwa. Funkcjonariuszom powiedziano wtedy, że Crux spinał się po drabinie, powiedział funkcjonariusz. Funkcjonariusze szukali go, ale nie byli w stanie go znaleźć. Zanim dotarł na dach, dodał funkcjonariusz. Szeryf hrabstwa Butler Michael Sloop powiedział agencji AP, że lokalny funkcjonariusz spiął się na dach i natknął się na Cruxa, który zobaczył funkcjonariusza i odwrócił się w jego stronę tuż przed tym, jak funkcjonariusz zaskoczył w bezpieczne miejsce. Sloop powiedział, że funkcjonariusz nie mógł posługiwać się własną bronią w tych okolicznościach. No to czyli nie miał jej. Funkcjonariusz wycofał się po drabinie, a Crux szybko oddał strzał w stronę Trumpa, a wtedy snajperzy Secret Service go zastrzelili według dwóch urzędników, którzy rozmawiali z agencją AP pod warunkiem zachowania anonimowości, aby omówić szukające śledztwo. Czyli koleś ewidentnie przedarł się przez tą całą ochronę i no nie wiem, dla mnie trochę tutaj śmierdząca sprawa, jeżeli chodzi o ochronę zapewnioną przez władze tutaj stanowe. No nie wiem, no, zobaczymy, co nam dalej wymyślą i będziemy, no możecie sobie zobaczyć tutaj, będziemy tutaj dalej, tutaj jest ten budynek, aha. No i on tu strzelał do Trumpa, a koleś tutaj go ściągnął. No trochę, kurczę, daleki dystans, no ale ciekawe. No to by było, jeżeli chodzi o okoliczności tego wydarzenia, no dla mnie, mówię, Trumpik wygrywa już te wybory i musiało być naprawdę coś poważnego, że on by te wybory przegrał w jakiś sposób. No, piękna sprawa, ja spodobał mi się ten gest fight, jak on wstał. No, mówię, porównając Joe Bidena, a Trump jest pełen wigoru, pełen energii, chce robić dobre wrażenie, jest showmanem, także podoba mi się jego postawa, tym bardziej po tym zamachu jest chłop z jajami. Co tu jeszcze? No tak, jeszcze znalazłem tutaj na kanale Zero, była ciekawy właśnie materiał nowy. No i tutaj Donald Trump przedstawił swojego kandydata na wiceprezydenta, więc tutaj J.D. Vance i możecie sobie tam oglądać, ja to nie będę tego puszczał, bo to bez sensu tutaj copy-paste robić, to nie ma sensu, ale jedna ciekawa rzecz, jaką on tu powiedział, tu powinno się spodobać wszystkim pisiorom i tym wszystkim ludziom, którzy są przeciwni uśmiechniętej Polsce, która teraz rządzi, która rozprzedaje cały tutaj majątek. Po raz kolejny mamy powtórkę z rozrywki. No i tutaj bardzo fajne słowa powiedział. I za chwilę wam tu puszczę. Możecie sobie posłuchać. To jest 2 minuty dosłownie.
Na początku roku w Polsce stało się głośno na temat J.D. Vance'a za sprawą jego wpisów w mediach społecznościowych, gdzie bardzo dobitnie krytykował działania rządu Donalda Tuska. Mówił o tym, że wyrzucenie niemal wszystkich dziennikarzy, choćby z Telewizji Polskiej, rodzi pytania, czy nowy polski rząd traktuje w taki właśnie sposób wolność mediów i jak to się ma do praworządności. Donaldowi Tuskowi radził też powściągnąć swoje autorytarne ciągoty. Ale kontrowersje po naszej stronie oceanu wywołało także to stwierdzenie. I think it's ridiculous that we're focused on this border in Ukraine. I gotta be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. Teraz już po oficjalnej nominacji na kandydata na wiceprezydenta tę sprawę komentuje inaczej. W pierwszym swoim wywiadzie po tej nominacji powiedział: myślę, że prezydent Trump obiecał pójść tam i negocjować z Rosjanami i Ukraińcami i doprowadzić wszystko do szybkiego końca, tak by Ameryka mogła skupić się na prawdziwym problemie, którym są Chiny. Skupić się na prawdziwym problemie, którym są Chiny. Słyszycie to? Ja pamiętam, jak Trump walczył, jak miał tą poprzednią kadencję, walczył właśnie z Chinami, no to była cisza, spokój, gospodarki świata normalnie się rozwijały, Stany też się rozwijały, a przyszedł sposób właśnie na Trumpa, ten cały Wuhan śmieszny, no i zaczął się cyrk. No i Trump stracił stanowisko, przyszedł Joey, Joey Szczypała, no i zaczęły się wszystkie problemy związane z wszystkimi konfliktami. Więc uważam, że za Trumpa był spokój, więc będę go wspierał, jeżeli będę mógł w jakikolwiek sposób tutaj nagłośnić te wszystkie sprawy, które... wszystkie rzeczy, które Trump robił dobrze, to będzie super, chociaż kilka osób, żeby naświetlić sytuację, jaka w tej chwili panuje na świecie, bo jak dobrze wiemy, mamy lewactwo, które rządzi praktycznie w każdym kraju. Mamy komunizm, mamy tu kuwerty, mamy tutaj powstawanie BRICS-u. No wydaje mi się, że jakby Trump tutaj wróci, jeżeli mu się uda wszystko do listopada, do tych wyborów, no to będziemy mieli powrót na właściwe tory, powrót do jakiejś tutaj stabilnej sytuacji. No, jeżeli Trump wygrałby te wybory, to na pewno wojna szybko się skończy. No i o to właśnie chodzi, żeby to wszystko wróciło do normy. No i tutaj nawet nie wiedziałem, że taka sytuacja miała miejsce. Tutaj ze strony biblijnej, znaczy chrześcijańskiego, tak, duchowej, jeżeli ktoś tutaj nie chce tego słuchać, to niech nie słucha, ale bardzo fajnie Trump tutaj zareklamował Biblię, zareklamował Słowo Boże i chciałbym, życzę sobie, żeby każdy miał takiego przywódcę, jakim może będzie Trump, raczej będzie. Ale nie widzę na przykład tego tu w Irlandii, żeby ktoś mówił na temat Biblii. Wszyscy jadą w liberalną stronę, wszyscy jadą w stronę lewą i po prostu tutaj chcieliby oddzielenie państwa od kościoła. Tu też jest ciężko, bo katolicyzm nieźle zrył berety na całym świecie praktycznie. No i tutaj ludzie teraz myślą, że katolicyzm to chrześcijaństwo, a wcale tak nie jest, więc prawdziwe chrześcijaństwo polega tylko i wyłącznie na tym, co jest napisane w Biblii. Żadnych tutaj rytuałów, żadnej religii, żadnych tutaj jakichś obrządków. No i bardzo fajnie tutaj jest pokazane na tym filmiku, jak Trump mówi na temat Biblii. Ta Biblia została tutaj... To jest jakaś Biblia dla republikanów, dla ludzi, którzy mają konserwatywne i narodowe tradycje, wierzenia, więc później wam pokażę za chwilę, jak zjechali Trumpa
który no wydaje mi się, że powiedział bardzo dobrze. No tutaj jest kilka takich szczególików małych, drobnych, ale za chwilę wam tutaj to otworzę i będziemy dalej jechać. To 3 minuty ma. I'm proud to be partnering with my very good friend Lee Greenwood, who doesn't love his song God Bless the USA, in connection with promoting the God Bless the USA Bible. This Bible is the King James Version and also includes our Founding Father documents, yes, the Constitution, which I'm fighting for every single day very hard to keep Americans protected. Also, the Bill of Rights, the Declaration of Independence, and the Pledge of Allegiance are all part of this God Bless the USA Bible, and it's just very important and very important to me. I want to have a lot of people have it. You have to have it for your heart, for your soul. Many of you have never read them and don't know the liberties and rights you have as Americans and how you are being threatened to lose those rights. It's happening all the time. It's a very sad thing that's going on in our country, but we're going to get it turned around. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. What can we do? Stand up, speak out, and pray that God will bless America again. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. We must make America pray again. Pray, get educated, get motivated, and stand with me and the legions of Americans asking God to bless our great nation, to bring our great nation back, and to make America great again. I'm proud to partner with Lee in this offering. He's a very special man, both as a talent, but maybe even more so as a human being. He's very, very special. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God bless you and God bless the USA. No i piękna sprawa, nie? Facet powiedział, co myśli. Facet powiedział, tak jak jest zapisane w Biblii, że ludzie muszą postępować zgodnie z prawami Bożymi, a jeżeli nie, to Bóg ich tutaj eksterminuje i zrzuci na nich klątwy. No mamy przykład tego, co się dzieje w zachodnim świecie. Mamy wysypy jakieś BLM, to Black Lives Matter, później mamy tych fantastów z kuwerty. No, straszne rzeczy się stały od czasu, kiedy Boga odrzuciliśmy ze szkół, z naszego tutaj życia. Ich, jego wartości, szczególnie ja w tej chwili mówię o Stanach, bo ja nie będę tutaj z każdego kraju po kolei mówił, ale głównie w Stanach Zjednoczonych było to poszanowanie Boga, było poszanowanie Jego zasad i tego, co jest napisane w Biblii. Niestety lewactwo spieprzyło jak zwykle wszystko i mamy to, co mamy. I wielu ludzi mówi, że świat zachodni jest zły, świat zachodni ma wypaczone umysły. Wydaje mi się, że to, co powiedział Trump, każdy przywódca powinien powiedzieć, jeżeli zależy mu na konserwatywnych wartościach. No, wyobraźcie sobie
Dudę naszego prezydenta, by powiedział takie coś. No gwarantuję, że zostałby wyśmiany, zostałby nazwany bigotem, zostałby nazwany jakimś, nie wiem, sekciarzem. Nie wiem, dla mnie tacy ludzie są bardzo wartościowi. No i z drugiej strony oczywiście musiał być atak lewacki, CNN-y, różne inne stacje zaczęły wyśmiewać to. To było 3 miesiące temu, ten filmik wyszedł 3 miesiące temu. No i tutaj wielu chrześcijan jest oburzonych, jak można łączyć politykę z wiarą w Boga, żeby po prostu to odseparować. No i tutaj tak przeglądałem te internety wszystkie, no i tu znalazłem gościa. Koleś się nazywa Tim Wildsmith. I teraz posłuchajcie, też kawałeczek, to są kilka sekund, co on tutaj pieprzy. I koleś uważa się za Amerykanina, uważa się za... Wydaje mi się, że on jest katolikiem, on po prostu nie rozumie tego, że Bóg nakazał, zresztą za chwilę wam tutaj to udowodnię, co pisze Biblia na ten temat. No i zaraz wam tutaj puszczę kawałeczek. Chwila, moment. And then opening up, so this is one of the things, one of my friends sent me a message and said, do you think, wait, real quick, I'll show you that in a second. Presentation page. This actually looks a lot like a Zondervan presentation page. And when they first announced this Bible a few years ago, it was going to be published by Zondervan, and then they got a lot of pushback, and so they decided not to publish it. So they went with an independent publisher, and they weren't able to use the NIV anymore. So you see they use the King James Version. So KJV, public domain, anybody can make a Bible, any manufacturer. So there's the ISBN number. That's the only, this is what I was going to say a moment ago, the only thing I can find in terms of like, about this Bible. Normally you'd go right here, and on this page of most Bibles is going to be a copyright page that has information about everything. They don't have a copyright page here. There's one little thing at the bottom that says typesetting copyright by GQ Design. That's who did the typesetting of the Bible. But there's no information about the copyright of the Bible itself, or what you also see on a page like that is where it was printed. A lot of Bibles like this are printed in China. And I would be shocked if Donald Trump was promoting a Bible that was printed and bound in China. But I literally can't find it. I looked on their website. No, byłby zszokowany, gdyby ta Biblia była wydrukowana w Chinach, z którymi Trump chce walczyć. No i dobra, tutaj koleś opisuje, że jest Biblia króla Jakuba. No i Biblia ta jest bardzo chyba... najlepszy przekład. No i tutaj, do czego oni się tutaj dowalają, ci wszyscy tutaj pseudochrześcijanie, że zostały tutaj zawarte na końcu, jest Biblia, a na końcu Biblii są strony z wszystkimi ważnymi tutaj wydarzeniami odnośnie tutaj niepodległości Ameryki. Więc, znaczy Stanów Zjednoczonych. No zobaczcie, jak to tu wygląda, gdzie to jest. Jest deklaracja niepodległości, zaraz zobaczymy. Okay. And then you go straight into God bless the USA. Okay. And then the Declaration of Independence here, complete with a bald eagle. This is in the Bible, back here at the back. And then the signers of the Declaration of Independence. Then you get the United States Constitution. Article 1, there we go, powers of impeachment. That is stuck together. Oh, okay, that ripped, that page ripped. It was stuck together a little bit, so that one ripped when I was going through it. But, so you get the Declaration of Independence. Oh, more ripping on that one. You do see some sewed stitching in there, so it's a sewn text block. One more stuck together. That one didn't rip too bad. And then you get the Bill of Rights in here. And then you get the Pledge of Allegiance. So what do we got? We got the lyrics to God Bless the USA. We got... No i widzicie, to jest taka ekstra jak gdyby dodatek opisujący rzeczy, które są
potrzebne każdemu Amerykanowi, który, Amerykaninowi, który powinien wiedzieć na przykład hymn, konstytucję, o co tu chodzi, wszystko. Więc wydaje mi się, że nie jest tutaj nic złego dorzucone. Biblia nie jest zmieniona, bo jak wiecie, na przykład Biblia katolicka jest zmieniona, jest zmieniona na modłę katolicką. Także ciekawa sytuacja tutaj jest. No i przejdźmy zatem do komentarzy. Co ja tu chciałbym wam pokazać? Zaraz przetłumaczę to. O, jest właśnie. No i tutaj mamy jakiś wpis. Żaden polityk nie powinien używać Biblii jako narzędzia politycznego. I tutaj mamy. Dlatego właśnie powinien zostać wprowadzony rozdział religii od państwa. I tu koleś pisze, jeden Viper jakiś. Nienawidziłbyś wtedy założycieli. Modlili się przed każdą sesją kongresu i przez ponad wiek sprawowali kościół w stolicy. A że mieli tutaj, zawierzali wszystko Bogu, także na to wychodzi. Co to jeszcze? To jest dobre. Naszym problemem nie jest to, że politycy wierzą w religię. Mogą się modlić, ile chcą. Problem zaczyna się, gdy próbują dyktować życie innym ludziom z powodu ich przekonań i religii. Prawdziwa Biblia nie potrzebuje poparcia Trumpa. No bzdura totalna, nie? Koleś robi dobry marketing Słowu Bożemu. Ci, co nie znają Biblii, to może kupią, może... No, Bóg używa ludzi w jakikolwiek sposób. No, na przykład znamy Faraona tutaj, jak uciskał tych Izraelitów. No przecież on tak, Bóg zatwardził serce, żeby pokazać swoją wielkość. Każdy człowiek może być narzędziem. Ja, ty, każdy człowiek, który zrzuci się do Boga i będzie prosił o jego łaskę, to może zostać użyty w jakikolwiek sposób. No, ogólnie lewactwo wyło, to było 3 miesiące temu ten materiał. Pierwszy raz go widzę odnośnie do Trumpa, jeżeli mówię o Biblii. No, wydaje mi się, że Trump zrobił świetną sprawę, świetną reklamę Biblii. No, ta Biblia według tych gości tutaj kosztuje około $60 plus tam koszty wysyłki, to wychodzi 75 baksów. No ale jest oryginalna w swoim rodzaju, no, ma tam te wszystkie dołączone ekstrasy, dodatki, więc no nie wiem, no ja bym kupił, jeżeli byłbym Amerykaninem. Oryginalna sprawa. Lubię kolekcjonować Biblię, mam chyba, nie wiem, z 6 i mam z tego fan. No jeszcze tutaj chciałbym ludziom, którzy mówią, że jestem jakimś tutaj bigotem czy coś takiego. Jest taka stronka bibliapolska.pl, no i tutaj mamy różne przekłady Biblii na język polski, więc ludzie, praktycznie każdy król, bo tam ktoś napisał, że nie powinno się mieszać właśnie Biblii z polityką. No tutaj praktycznie każda wersja w Biblii polskiej, na przykład mamy z 1561 roku, była tłumaczona z Wulgaty i została tutaj dokonanego na zlecenie Marka Scharfenberga, jego syna Stanisława. Przekład dedykowano Zygmuntowi Augustowi, czyli królowi polskiemu, więc pieprzenie o szopenie, że tutaj królowie czy prezydenci nie mogą mieć własnej Biblii. Jeżeli trzyma się kanonu, jeżeli wszystko jest ok, można dodać coś własnego, nie ma tam nic, żadnych nakazów jakichś, nie wiem, wypaczających słowo. Tu chodzi głównie o to, żeby Biblia miała swoje miejsce u każdego Amerykanina. Więc marzyłbym sobie, żeby każdy Polak znał Biblię tak jak przeciętny Amerykanin i na pewno byłoby inaczej niż mamy do tej pory. Także polecam tą stronę, tu bibliapolska.pl. Jest bardzo dużo przekładów, możecie sobie porównywać różne. No ja korzystam z uwspółcześniona Biblia Gdańska, to jest najbardziej, można używać innych jeszcze, z tych starszych. Wrzucę wam jeden tutaj kolejny odcinek, znaczy odcinek, fragmencik filmiku jednego. Teraz wam tu puszczę, o co chodzi z Biblią.
Także no nie wiem, możecie sobie tutaj posłuchać i popatrzeć. If people say yes, what's the difference, you know? What, the Bible's just another book. No, first off, that's wrong. The Bible's not a book. The Bible's 66 books, 40 different people wrote it. Over 1500 years, there's never been a book like that in history. Ever. Does that make it the word of God? No. Just means it's worth considering. Because there's never been a book like this. Gives you some reason to consider it over the others. Well, how about history? For hundreds of years, archaeology has used the Old Testament and New to find buildings, to find people, to find civilizations, to find kings that didn't exist or they didn't think they did, and suddenly the Bible said they're there, and they dug it up, and there it was. Does that make it the Word of God? No. It means it's historically accurate. Real people really existed and really wrote down what they saw. It's worth considering. And then they said, we're going to have God show up, and lots of people said that. Lots of religions say it. Don't worry, we'll prove it, as a rational God would do. I will do prophecies. I will show that I'm not trapped in linear time, that I can see beyond where you are. I will give prophecies to tell you what the guy, when I show up and God appears on earth to reveal himself, I'll show you what he's going to look like. Over 300 prophecies. And then a man showed up one day named Jesus. And he said, I'm that guy. And he fulfilled all 300 prophecies. That's impossible. People could say, well, yes, they just wrote it afterwards and filled it all in. But we know that the first Greek translation of the Old Testament was done 250 years before Jesus was born. So how could they possibly know that he'd be born in Bethlehem? How could they possibly know he was going to be crucified when crucifixions didn't even exist as a capital punishment yet? How could they know that he'd be betrayed for 30 pieces of silver 250 years before there was a Jesus? Does it make it the word of God? No, but it's starting to get close. And then Jesus said he would fulfill these things and did miraculous things to prove I'm not just a guy talking like everybody else. Look what I've done. And some people believed and some didn't. That's how humans are. And then he said this, I'm going to prove it to you. I'm going to die. And I'm going to come back to life. Nobody ever did that. And he died. And all those who were with him, 3 years, ran in fear, as would all of us. And they ran away and they said, I guess we were wrong. And then something happened. Something happened that made all these guys come back and be willing to be martyred for this belief system, except for one. Of course, he was, John was sent off, but everybody died a martyr's death. What was it for? Because they thought they were going to get rich. There was no riches here. There was no riches. The Roman government hated them. They wanted them destroyed. They'd use them as people that could be eaten alive by animals for sport and entertainment. You were kicked out of your culture. The Jews weren't going to take you in. So there was no value there. There was nothing good here. There was nothing here to gain. And they all still died for what? Because they found a new religion? No, for one reason. They said this. I saw him die. And I saw him come back. And that's it. You don't have to believe it. And why did he die? So he could have a perfect life? No, so he didn't have to go to hell. Well, I don't believe in a God who would send people to hell. He didn't give hell for you. That's what's great about Christianity. It gives you all the answers. Hell was created for the devil and his angels. But it was part of the rules he put into nature, into the nature that we live in. Anybody that would rebel against him, this is where they're going. So once we did that, he could have bailed out. Sorry, you're going to hell. He did. He said, don't worry, kids, I'm coming down. So if you go to hell, you chose him. And you will not sit there and argue with him. You'll know what you've done. And if you're an atheist, let me tell you something. That's your dilemma. If we all die and there is no God, it's just eternal unconsciousness, you'll never know. But if you're wrong, you'll know forever. And it's not a gamble anybody should take. Well, what are you saying? I should just believe in Jesus so I don't go to hell? Pretty much. God bless you, everybody. No, także... Tyle, jeżeli chodzi o Biblię. No i teraz zobaczmy, co tutaj nam mówi
Biblia Gdańska na temat właśnie rzeczy, które powiedział właśnie Trump odnośnie Biblii, żebyśmy czytali Biblię, żebyśmy mieli społeczność z Bogiem, żebyśmy mieli z Nim kontakt, żebyśmy znali Jego Słowo, żebyśmy wrócili do wartości chrześcijańskich, żebyśmy wrócili do tego, do czego stworzył nas Bóg. No i tutaj mamy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 26 do 34 wersetu. No i tutaj zaraz zobaczymy. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania, żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, i my bowiem jesteśmy z jego rodu. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili, posłuchamy cię o tym ponownie. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli, czyli słowo padło na podatny grunt. Dzianie, ja po prostu chciałem tutaj wam pokazać, że jest w Biblii napisane, że Bóg nakazał, żeby każdy człowiek szukał Boga. Czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Więc tutaj mamy jeszcze poprzedzający werset. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. Zamierzone granice ich zamieszkania. Wyobrażacie sobie, każdy naród powinien szukać Boga. Mieliśmy doskonały przykład tego, jak w Polsce w Złotym Wieku wszystko się rozwijało, bo wtedy mieliśmy tą całą reformację, ten ruch, który spowodował, że Biblia była dostępna praktycznie dla każdego. Później nastąpiła kontrreformacja, no i straciliśmy jak gdyby to błogosławieństwo Boże, bo coś tam odwaliliśmy. I to głównie były osoby, które rządziły tym krajem, królowie, tutaj jacyś politycy, którzy odwalili kichę, więc no, nikt mi nie powie, że Biblia nie ma racji, jeżeli chodzi o moralność czy zachowania, które powinny być zachowywane. No nie, wiadomo, nie wolno oszukiwać, nie wolno kraść, nie wolno podatkować ludzi. No i wiele różnych rzeczy, które mają miejsce teraz. Biblia o tym pisze i zakazuje takich praktyk, no i bo można wtedy stracić błogosławieństwo. No i tutaj jeszcze odnośnie utraty błogosławieństw dla narodu. Mam tutaj, uwielbiam tą stronę po prostu, godquestions.org. No i tutaj czytam sobie czasami jakieś artykuły, wpisuję sobie tutaj w wyszukiwarkę jakiś temat, no i wpisałem sobie tutaj, jakie są konsekwencje odrzucenia się narodów od Boga. No i to jest niesamowite. Zaraz wam tutaj chciałem wam pokazać. Teraz tak, o. Dopóki Izraelici czcili Pana, niszczyli świątynię bożków i przestrzegali Bożych przykazań, Pan był aktywnie zaangażowany w ich obronę, gdy inne narody walczyły przeciwko nim. Gdy Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu, faraon i jego wojska ruszyły za nimi. Ludzie byli przerażeni i zaczęli wątpić, czy Mojżesz wie, co robi. Ale wtedy na to
rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzielił wam dzisiaj Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem nastąpiło cudowne rozstąpienie się Morza Czerwonego. No i tutaj mamy... co tu jeszcze? Okej. Okay. W przeciwieństwie do tej cudownej interwencji, Biblia podaje nam przykłady Boga odmawiającego interwencji, gdy zniszczenie przyszło na Izrael. Tutaj mamy druga Księga Królewska, począwszy od rozdziału 24. Szczegółowo opisuje koniec Bożego błogosławieństwa dla Izraela. Wybrany lud Boży sprzeciwił się Panu, widzicie? Sprzeciwił się... Panu, zbudował świątynię bożków. Zobaczcie, zbudował świątynię bożków i patrzcie, co się dzieje w Polsce. No, przecież mamy... Wszystkie świątynie są zbudowane dla kogo? Dla Boga? Dla Jezusa? Dla Maryi. Większość kościołów jest poświęconych dla bogini. No, ja jestem w szoku. Wypełnili swoje życie rozpustą, morderstwem i cudzołóstwem. No, nie mamy takich przykładów. Ile znacie ludzi, rodzin, których żona czy mąż zdradza? No, jest to zakazane, tak? Przez pokolenia bezczyścili świątynię i ignorowali prawo. Bóg posyłał proroków, aby wzywali ich do pokuty, ale oni nie słuchali i często zabijali tych posłańców. Pan wielokrotnie ich ostrzegał, a gdy nie chcieli słuchać, zesłał na nich sąd w postaci najeźdźców, którzy wzięli ich do niewoli i zniszczyli ich miasta. No, macie przykład nachodźców. Bóg może spowodować to, że na przykład takiego Putina użyje jako narzędzia, żeby tutaj sprowadził karę na różne kraje tutaj Unii Europejskiej. No, wypisz, wymaluj to, co tutaj jest zapisane. Także, co tu jeszcze mamy? Którzy wzięli ich do niewoli i zniszczyli ich miasta. Ten niegdyś wielki naród został poniżony i utracił błogosławieństwa, które Bóg chciał mu dać. Ogólną zasadą, której się z tego uczymy, jest to, że grzech przynosi negatywne konsekwencje. W liście do Galacjan, rozdział 6, werset 7, jest Bożym ostrzeżeniem dla jednostek i narodów, że Bóg nie pozwoli z siebie kpić. Zbieramy to, co siejemy. No, dokładnie. Tu na przykład jeszcze czytamy. Wiele starożytnych narodów już nie istnieje, ponieważ ściągnęły na siebie Boży sąd za swój grzech. Edom, Asyria, Sodoma i Babilon zostały zniszczone według biblijnych proroków za ich zło wobec Pana. Nie ma już przedstawicieli Hetytów, Moabitów, ani Filistynów. Czyli Filistyni to kto? Palestyna, nie? Czy nie? Hamastyna to się nazywa, tak. Z powodu ich upartego buntu przeciwko Panu. Bóg błogosławił Izraelowi, gdy ten oddawał mu cześć. Bóg wprowadził ich do ziemi opływających mlekiem miodem, gdy byli mu posłuszni, obiecał zapewnić im wszystko, czego potrzebowali i chronić ich życie. Troszczył się o to, by żyli spokojnie i szczęśliwie. Nakazał im szanować jego szabaty, aby mogli odpocząć. Kiedy jednak Izrael podążał za niegodziwymi królami, popadając w bałwochwalstwo i nierząd, Bóg zesłał głód i zarazę na ziemię, którą umiłował. Dowiadujemy się z tego, że Pan rozkoszuje się dobrobytem swoich lojalnych sług. Bogactwo materialne nie jest dowodem na to, że Bóg błogosławi naród, ponieważ źli królowie i kraje również prosperują. Ale kiedy czcimy Pana, jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom, czerpiemy korzyści z życia w sposób honorowy, moralny i uczciwy. Słuchajcie to. Czerpiemy korzyści z życia w sposób honorowy, moralny i uczciwy. Kto jest honorowy, moralny i uczciwy w tych czasach? No nie ma takich, kurde, ludzi. Nie ma takich narodów. Naród, który szanuje Boże prawa, również czerpie z tego korzyści. Historia pokazuje, że narody, które tego nie robią, są często niszczone od wewnątrz. No wypisz, wymaluj Polskę, no przecież... Bóg daje nam swoje prawa dla naszego dobra. Stworzył nas, byśmy mieli z Nim społeczność i chodzili w sprawiedliwości. Kiedy to robimy, żyjemy w zdrowych granicach, które On ustanowił i jesteśmy chronieni przed wieloma bólami serca i katastrofami, które wymyśla szatan. Ale kiedy naród odwraca się od prawdziwego Boga i staje się własnym Bogiem, Pan usuwa swoją ochronną rękę i pozwala temu narodowi doświadczyć świata, którego zażądał. Rzymian, rozdział 1, werset 18-32 pokazuje nam postęp ludzi i narodów,
które sprzeciwiły się Bogu i przedefiniowały moralność. Homoseksualność, niepohamowana żądza i bałwochwalstwo są częścią Bożego sądu nad narodem, który odwrócił się od Niego. Co mamy teraz w zachodnim świecie? Dobrobyt, ludziom odpierdacza totalnie. Faceci stają się kobietami, kobiety chcą być mężczyznami. Zniewieścienie facetów, no wiele różnych rzeczy, które na pewno nie są biblijne, a Bóg na to pozwala, no, żeby sami się pogrążyli, no niestety. No ja mam 44 lata, ja wierzę w to, że to jest prawda i to, co Trump powiedział odnośnie tej Biblii, odnośnie... pomijam fakt, że ta Biblia trzeba ją kupić za tyle kasy, no ale sam fakt, że Amerykanie odeszli od Boga, odeszli od Jego moralności, odeszli od Jego zasad, to jest stuprocentowa prawda i ma rację tutaj Trump. Nie wiem, jaki on jest naprawdę, bo nie znam typa, tylko jego serce zna Bóg i wydaje mi się, że jeżeli on w sercu się nawrócił do prawdziwego Boga, to tylko chwała Panu. Wiadomo, że ludzie oceniają gości rządzących po ich czynach, ale no, nie mnie oceniać. Ja na przykład chciałbym, żeby prezydentem Polski był koleś podobny, chociaż w jednej dziesiątej do Trumpa. Zlikwidować biurokrację, zlikwidować ludzi z administracji, bo to są potencjalni wyborcy, więc dlatego każdy rząd, każdy prezydent, każda partia chce mieć jak najwięcej swoich wyborców, więc dlatego umieszcza ich do budżetówki i ma swoich oddanych wyborców. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten temat, jeżeli jakie są konsekwencje uczenia się narodów od Boga. I jeszcze jeden taki znalazłem, jakie są granice i czy są one biblijne. No, tu bardziej osobiście tutaj jest to sprecyzowane. Tu chodzi bardziej o ludzi niż narody, ale chciałbym tu wam przytoczyć kilka takich, wydaje mi się, ciekawych rzeczy. I tutaj granica to linia podziału. W geografii granica oznacza koniec jednej własności lub jurysdykcji i początek innej. W relacjach międzyludzkich granica jest tym, co oddziela jedną osobę od drugiej, dzięki czemu każda z nich może mieć odrębną tożsamość, obowiązki i przywileje. Granica tworzy niezbędną przestrzeń między jednostkami. Zdrowe granice określają oczekiwania i okazują szacunek innym. Czyli tu mamy taką definicję granicy. W sensie biblijnym granice wiążą się ze wstrzemięźliwością, opanowaniem. Biblia nakazuje nam kontrolowanie siebie samych, podczas gdy nasza ludzka natura pragnie kontrolować innych. Osobiste granice pomagają ograniczać naszą egoistyczną skłonność do kontrolowania czy manipulowania innymi. Podobnie granice chronią nas przed tymi, którzy nie mają samokontroli i chcą nas kontrolować. Osoba z wyraźnymi, zdrowymi granicami komunikuje innym, co jest, a co nie jest dozwolone, mówiąc w gruncie rzeczy, to jest moja jurysdykcja i nie masz prawa się wtrącać. Granice mogą być używane w zdrowy sposób lub grzeszny. Sposobem rozpoznania, czy granice są dobre, jest badanie motywu. Czy chronisz siebie czy kogoś słabszego przed potencjalnym zranieniem, czy emocjonalnym, czy fizycznym? Jeśli tak, to ustanawiasz zdrowe i potrzebne granice. Jednak jeżeli utrzymujesz dystans, ponieważ pragniesz kogoś wykluczyć, to jest grzeszne. Granice, które utrzymują kliki lub zabraniają możliwości służby, nie są pomocne. Właściwe granice pomagają wierzącym ochronić się przed światowymi wpływami. Dzieci światłości nie mają społeczności z ciemnością i tym samym są oddzielone od świata. Bycie miłym i przyjacielskim jest upodobnianiem się do Chrystusa, ale nie mamy uchwycić się światowych sposobów postępowania. Naszym pragnieniem nie jest utrzymywanie ludzi z dala, ale gdy ktoś jest destrukcyjny, granice, jakie ustawiamy, mogą ograniczać zło, które popełniają wobec nas. Granice mają na celu przyjmowanie odpowiedzialności za nasze własne życie. Bóg daje nam wolność wyboru, by żyć w ramach Jego granic lub poza nimi,
a życie poza bożymi granicami oznacza przyjęcie konsekwencji. I czyli dokładnie to samo, co Trump powiedział w tym filmiku. Życie w przestrzeni bożych granic przynosi błogosławieństwo, a życie poza nimi przynosi zniszczenie i śmierć. Adam i Ewa mieli jedną granicę w ogrodzie Eden. Powstrzymać się od owocu z drzewa poznania dobra i zła. Pan dał im wolność pozostania w jego granicach, ale wybrali przekroczenie granicy i grzech. Ich odpowiedzią na Boże objawienie ich grzechu było obwinianie kogoś innego, aniżeli przyjęcie odpowiedzialności za brak samokontroli. Ewa obwiniała szatana, a Adam obwiniał Ewę. Granice ograniczają destrukcyjne zachowania i z tego powodu zarówno Bóg, jak i społeczeństwo egzekwuje prawo i konsekwencje wobec tych, którzy przekraczają te prawa. Zdrowe małżeństwo wymaga granic. Granice małżeńskie zachowują seks i intymność w ramach swojej relacji, szanują swoje wzajemne potrzeby. Naruszenie tych granic szybko zniszczy zaufanie. Zdrada. Tylko i to, tylko i wyłącznie. Granice są również pomocne w rodzicielstwie. Ustanawianie dzieciom zdrowych granic będzie je chroniło. Niezdrowe granice wydają się być kontrolujące i motywowane egoistycznie. Granice powinny prowadzić dziecko do poznania siebie samego jako jednostki, którą stworzył Bóg. Granice pozwalają dzieciom rozwijać tożsamość oddzielną od ich rodziców, bezpieczeństwo ich rodziny. Bez tożsamości ludzie zanikają w innych ludziach lub oczekują, że nie będą się od nich różnić. Dzieci często odczuwają, że granice są wredne, gdy są niedojrzali. Gdy dorosną, często uświadamiają sobie, że granice miały utrzymywać ich bezpieczeństwo. Dokładnie. Bezstresowe wychowanie. Zwróćcie uwagę, że jak pozwolisz dzieciakowi, ja widzę po moim chłopaku, jak pozwolisz mu na coś, co po prostu nie może robić, on będzie dążył dalej, będzie tak cię testował, że aż dojdzie do takiego punktu, że ty stracisz cierpliwość jako rodzic, więc granice muszą być wyznaczane od najmłodszych lat i czasami jak tam ludzie mówią, że nie wolno uderzyć dziecka, bo coś tam przeskrobo, że to jest znęcanie się nad dzieckiem. No niestety w Biblii jest napisane, nie żałuj rózgi dla swojego syna, bo to się później może źle skończyć dla niego. I tak jak mamy tutaj, tu mamy potwierdzenie, że dzieci często odczuwają, że granice są wredne, gdy są niedojrzali. Gdy dorosną, często uświadamiają sobie, że granice miały utrzymywać ich bezpieczeństwo. Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo, to chodzi o miłość rodzica do swojej pociechy. No logiczne, nie pozwolisz dzieciakowi, żeby wsadzał długopis do kontaktu, bo pierdyknie cię prąd, tak? Czyli używasz siły, żeby następnym razem nie wkładał. To nie jest to, że ja mu zabraniam, to ja po prostu mu wyznaczam granicę, że nie może tego robić, tak? No, także czytamy dalej, co to mamy? Dorośli, którzy wzrastali bez ochronnych granic, często czują się, że ktoś im mówi im, nie jest wredny, ponieważ nigdy nie nauczyli się samokontroli. Naturalnie, kiedy dzieci nie dostają tego, czego chcą, są rozczarowane, ale nauczenie się akceptowania nie od innych jest niezbędne dla pobożnego charakteru. Czyli jednak wyznaczanie granic z dziećmi musi odbywać się w sposób pełen miłości, aby dziecko czuło się kochane. Instrukcja Pana dla rodziców jest taka, aby uczyli dziecko granic. Granice pomagają dziecku dostrzec, że życie nie polega na dążeniu do tego, czego chce dziecko, ale na poddaniu się panu i podążaniu za nim. Granice wyznaczone bezwarunkową miłością nauczą dzieci podporządkowania się panu, ponieważ ufają, że Bóg wie, co jest najlepsze i przyniosą prawdziwe zadowolenie. Tak, dokładnie. Ja na przykład dopiero teraz zwracam uwagę na Księgę Przysłów na przykład i tam jest wszystko ładnie napisane, co człowiek powinien robić, a czego nie powinien robić, jakie zasady moralne i tak patrzę z boku na rodziców dzieci, no to czasami to się człowiek za głowę łapie i no nie można tutaj pouczać rodziców, niech oni wychowują jak chcą, ale to na pewno nie jest tak, jak powinno być i później będą tego konsekwencje, że ludzie będą żałować swoich decyzji właśnie, że nie skarcili swoich pociech, jak były małe. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. No jeszcze tutaj taki artykulik, jeżeli jesteśmy w temacie granic. Białoruski oficer ostrzega Polskę przed nową bronią
Rosji. Atak już w sierpniu. No, ciekawe. Jest to artykuł z Forsal.pl. Niepokojące wieści docierają z Rosji, w której trwają przygotowania do zorganizowania nowej i o wiele bardziej brutalnej odsłony kryzysu migracyjnego. Na jego szlaku znaleźła się Polska. Jak informują Forsal, byli pracownicy białoruskich służb specjalnych, operacja rozpocząć ma się na początku sierpnia. W chwili, gdy trwa wzmacnianie polskiej granicy z Białorusią, a codziennie zatrzymywane są dziesiątki osób próbujących nielegalnie przekroczyć naszą granicę, Rosjanie szykują kolejne mocne uderzenie. Atak nadejść może niekoniecznie od wschodu. Dotychczas z tak zwaną wojną hybrydową, jaka prowadzona jest przeciwko Polsce i Europie, kojarzony był głównie Łukaszenka i to jego słusznie oskarżano o wysyłanie na naszą granicę tysięcy imigrantów. Co prawda dla obserwatorów jasne było, że za jego plecami czają się służby Putina, ale teraz wiele wskazuje na to, że to one same zamierzają wysunąć się na prowadzenie. A do zaskakujących i niepokojących doniesień z Rosji dotarli członkowie organizacji BIPOL, która zrzesza byłych pracowników służb specjalnych Łukaszenki. W rosyjskich mediach pojawiły się już informacje, że Rosjanie zapraszają Palestyńczyków do Rosji i będą ich rozmieszczać w 9 różnych obszarach. Zapraszają tych, którzy mają uciekać ze Strefy Gazy. Są też wiadomości, że już dla nich zbudowane są namioty, w których mają mieszkać, mówi Forsalowi Aleksandr Azrał, były oficer białoruskich służb. Znając doskonale sposób działania rosyjskich i białoruskich służb specjalnych, Białorusini zaczęli drążyć temat i dotarli do informacji, iż Rosja planuje ściągnąć do siebie aż 40 tysięcy Palestyńczyków, a pierwsi z nich już pojawili się na terenie Federacji Rosyjskiej. Mają to być ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno walczyli przeciwko Izraelowi w Strefie Gazy. Po co Rosji kolejna tak liczna rzesza terrorystów? Białoruska opozycja nie ma wątpliwości, że masowe ściąganie do Rosji bojowników, wśród których jest wielu członków Hamasu, to przygotowanie do kolejnej odsłony wojny hybrydowej z Zachodem. Rozmawialiśmy z naszymi źródłami i one potwierdzają, że część z tych Palestyńczyków zapraszanych jest po to, aby ich wysłać do Polski, bo kto będzie sprawdzał, kto jest Hamasu, a kto nie, mówi Aleksandr Azrał. Nie jest na razie pewne, z której strony zostanie przypuszczony atak, bowiem coraz częściej mówi się nie o granicy z Białorusią, która wyposażona jest w zaporę oraz pilnowana przez wojsko, ale o północnej Polsce. Specjaliści nie wykluczają bowiem, że migracyjny atak może atak nadejść może od strony Królewca. Jak twierdzą białoruscy opozycjoniści, ostatecznym celem Palestyńczyków nie jest wcale Polska, choć to nasz kraj znajdzie się na pierwszej linii ataku. Radykalni i antysemiccy młodzi Palestyńczycy, którzy już znajdą się w Unii Europejskiej, wejdą w kontakt z różnymi organizacjami terrorystycznymi głoszącymi radykalny islam, ISIS, Al-Kaida, Hezbollah i niewątpliwie staną się ogromnym zagrożeniem dla pokojowych społeczności żydowskich, które tradycyjnie żyją w Europie od dawna. Podaje oficjalnym oświadczeniu organizacja BIPOL. Zdaniem Białorusinów, nasilenie ataku na polską granicę spodziewać się należy w pierwszej połowie sierpnia. No i teraz ja chciałbym wysłuchać opinii tych wszystkich fantastów, którzy wspierają Palestyńczyków, Palestynę, Hamas. Przecież to jest 40 tysięcy ludzi i jak oni chcą tyle przyjąć tutaj Rosjanie? No i oni wjadą jak w masło do Polski na teren Unii Europejskiej. No to się zacznie wesołe przedstawienie. Także to by było na tyle. No jeszcze będę chciał was tutaj zaprosić na krótki filmik z weekendu. Byliśmy właśnie tutaj w pobliżu. Nas jest taki zamek w Keir i byliśmy w takim szwajcarskim cottage, to się nazywa, nie wiem jak to będzie, taka posiadłość letnia tutaj i tutaj mamy ten cottage. Także jeszcze tutaj, zanim zaczniecie oglądać, jeszcze mam prośbę, to kolega Artur, wczoraj z nim rozmawiałem, tu zresztą też się udzielił na kanale Sławka z Kanady, prosił właśnie o modlitwę za nawrócenie jego teścia, który jest chory właśnie onkologicznie i prawdopodobnie zostanie mu niewiele czasu na tej ziemi. No i bardzo prosił, żeby modlić się za jego nawrócenie. Być może
modlitwy do Pana Boga spowodują to, że człowiek się nawróci, otworzy swoje serce dla Ewangelii, bo ta Ewangelia, którą głoszą właśnie tutaj Kościół katolicki, jest niestety odmienna od tej, która jest napisana w Biblii, gdyż nie ma czyśćca, nie ma trzeciej drogi, tutaj trzeciej alternatywy, jest tylko albo wieczne potępienie, czyli piekło, albo wieczne życie, które może otrzymać człowiek, który nawróci się do Jezusa, tak jak to zrobił Łotr na krzyżu. Także imię tutaj teścia właśnie Artura to Jurek, także jakby ktoś będzie się modlić w intencji Jurka, żeby Pan Bóg otworzył mu serce i uszy i oczy na Ewangelię, którą będzie mu prawdopodobnie głosił Artur. Także to tyle by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do następnego tygodnia. Bye. Ale ptyczki, zobacz, jakie fajne. Lagi Park. Mamy ławę z dwoma krzesłami takimi wielkimi. Tam sobie ludzie grają. Tam mamy ptyczki, sobie chodzą, o, zobaczcie. A tam jest Excalibur, tam chłopaki. O. Excalibur, tam chłopak, ten żółtej koszulce wyciąga. Próbuje przynajmniej. No ciekawe miasteczko. A tam jest pole golfowe. Tam sobie grają golfa. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. O, tam grają. A tam panowie grają sobie. Zobaczymy. Cyk. Panorama. Tutaj. Tak. Przybliżajmy.
Czekaj.